Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej. W tym roku obchodzimy 10-lecie Szkoły Polskiej Sobotnio-Niedzielnej oraz 10-lecie w październiku będziemy obchodzić zespołu Podolski Kwiat. Już 10 lat uczymy się śpiewać w języku ojczystym. Już 10 lat śpiewamy ku chwale kochanej ojczyzny. Маню сейчас под новым рукой.
się bierzecie? Czy tak wyrastacie jako polne kwiecie? Czy was ten skowronek, ten śpiewaczek Boży, wyucza się rankiem u różanej zorzy? Czy was w swych poświstach szumy naszych lasów żałośliwie niosą z dawnych, dawnych czasów? Pójdziemy z okopu na Barmety.
Padura, który urodził się na Kresach, większość życia spędził na Podolu. Jego nazywano Polak z ukraińskim sercem. Uwielbiał stepy podolskie, uwielbiał naturę, przyrodę i uwielbiał śpiew. Śpiew w języku ukraińskim, uwielbiał podolskie, ukraińskie dumki. I teraz ukraińska dumka. Слышит до дистої, що сива гривонька, сподобалась мені тая дівчинонька, сподобалась мені тая дівчинонька, не така дівчина. Hey, 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 hey
пані Маровеці. Мирна панянка, за вами полеці. Пошла Каролінка до Коколіна. Дякую!